Myśl jest czymś umarłym i nie może wpłynąć na coś, co żyje. Nie może uchwycić życia, objąć go, czy dać mu wyraz. Kiedy tylko próbuje to zrobić, zostaje zniszczona przez samą żywotność życia. Pytanie. Yuji, chciałbym zagłębić się w samą esencję twojego rewolucyjnego i bezkompromisowego twierdzenia: nie ma duszy. Odpowiedź. Nie ma jaźni, nie ma ja, nie ma ducha, nie ma duszy i nie ma umysłu. Oto i cała lista. A ty nie masz sposobu, aby stwierdzić, co też ci jeszcze zostało. Mógłbyś równie dobrze zapytać mnie, dlaczego wciąż mówisz ludziom o tym, jak funkcjonujesz? Chcę tylko podkreślić, że od wieków posługujemy się pewnym narzędziem, czyli myśleniem lub umysłem, albo jakkolwiek chcesz je nazwać, aby uwolnić się od tego wszystkiego, co nazywasz ja lub sobą i różnych innych rzeczy. O to właśnie chodzi w całym tym poszukiwaniu ducha. Lecz kiedy już zaświta ci, że nie masz się od czego uwalniać, wtedy te pytania w ogóle się nie pojawiają. Jeśli chodzi o mnie, to nie potrafię stwierdzić, w jaki sposób mi to zaświtało. Pytanie. Zwyczajni ludzie, tacy jak ja, chcieliby wiedzieć, czy mógłbyś dostarczyć nam odpowiedzi. Odpowiedź. Odpowiedzi, jakich udzielam, podkreślają jedynie to, co nam pozostało, czyli funkcjonowanie żywego organizmu. A ja właśnie przez cały czas próbuję wam przekazać, podkreślić i jeszcze raz podkreślić, jak on funkcjonuje. Mnie interesuje to, aby w jakiś sposób pokazać ci, że wszystkie twoje próby zrozumienia tego, co ci zostało, to przegrana bitwa. Pytanie. Chcesz powiedzieć, że istnieje tylko ciało fizyczne i nic poza tym, tak? Odpowiedź. Nawet tego twierdzenia nie można doświadczyć za pomocą tego, co nam zostało. Kiedy wszystko zostanie już wyrzucone z twego systemu, twierdzenie, zostało nam tylko ciało fizyczne i wszechświat, również się dłużej nie utrzyma. Pytanie. Ale ja chciałbym trochę się w to zagłębić. Odpowiedź. Im więcej pytań mi zadajesz, tym bardziej muszę podkreślić fizyczny aspekt naszej egzystencji. A mianowicie to, że nie ma nic, w co nauczono nas wierzyć. Wszystkie nasze problemy powstały dlatego, że przyjęliśmy, iż możemy zrozumieć rzeczywistość tego świata, czy też rzeczywistość naszej egzystencji. To znaczy, nie ma sposobu, aby doświadczyć czegoś, czego nie znasz. Tak więc wszystko, czego doświadczasz, poprzez swoją wiedzę, nie daje żadnych owoców. Jest to przegrana bitwa. Pytanie. Kiedy twierdzisz, że w ludzkiej naturze nie ma pierwiastka niefizycznego, odpowiedź. Nie rozumiem. Co dokładnie masz na myśli, mówiąc, że w naturze ludzkiej nie ma pierwiastka niefizycznego? Pytanie. Mam na myśli to, że istnieje tylko ciało fizyczne i świat dookoła niego. Odpowiedź. Dlatego właśnie mówię, że narzędzie, którym się posługujemy, aby zrozumieć rzeczywistość naszej egzystencji i świata nas otaczającego, nie jest częścią tego ciała, mechanizmu, który istnieje. Dlatego właśnie mówię, że myśli nie rodzą się same z siebie, nie są spontaniczne. Nie ma myśli, nawet teraz. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy istnieje coś takiego jak myśl, to samo już to pytanie, które zadajemy sobie samym, mianowicie, czy istnieje myśl, rodzi się z założenia, że myśl istnieje. Ale wszystko, co znajdziesz, obraca się wokół myśli, lecz nie jest myślą. Wszystko, co dotyczy myśli, zostało stworzone przez kulturę. Przez ludzi, którzy mówią ci, że koniecznie musisz uwolnić się od tego, od czego próbujesz się uwolnić poprzez to narzędzie. Mnie interesuje to, aby podkreślić, że to nie to narzędzie i że nie ma żadnego innego narzędzia. A kiedy już to pojmiesz,
kiedy zaświta ci, że myśl nie jest tym narzędziem i że nie ma żadnego innego narzędzia, wtedy nie będziesz już musiał dowiadywać się, czy potrzebne jest jakiekolwiek inne narzędzie. Nie potrzeba żadnego innego narzędzia. Ta sama struktura, którą się posługujemy, narzędzie, którym się posługujemy, w bardzo pomysłowy sposób wynalazła najróżniejszego rodzaju rzeczy, na przykład intuicję, właściwe zrozumienie, właściwe to czy tamto. A powiedzieć, że poprzez owo właściwe zrozumienie pojmujemy coś, to bariera zagradzająca nam drogę. Jakiekolwiek zrozumienie, choćby najgłębsze, jest bez wartości, ponieważ to myśl wytworzyła to, co nazywamy zrozumieniem, a poprzez nie zachowuje swą ciągłość i swoje status quo. Pytanie. Chyba to rozumiem, ale chodzi mi o to, że istnieje fizyczna tego strona. A jeśli obserwujemy ludzki organizm i jego powiązane ze sobą funkcje, odpowiedź. Właściwie nawet tego nie można doświadczyć i zrozumieć inaczej, jak poprzez wiedzę, jaką nam dają fizjolodzy. Pytanie. To znaczy nasza własna obserwacja? Odpowiedź. Nie ma czegoś takiego jak twoja własna obserwacja. Twoja własna obserwacja rodzi się z wiedzy, którą posiadasz. Wiedza ta pochodzi od fizjologów. Wiedza ta pochodzi od tych, którzy zajmują się technologią medyczną. Próbują oni dowiedzieć się, jak funkcjonuje ciało, jak funkcjonuje serce i te wszystkie inne rzeczy, które znamy. Choć odkryli oni jedynie coś, czego my nie możemy doświadczyć. Pytanie. To znaczy, że tak naprawdę to nie ma czegoś takiego jak doświadczenie bezpośrednie? Odpowiedź. W ogóle nie ma żadnego doświadczenia bez pośrednictwa wiedzy. O tym właśnie mówię. W żaden sposób nie można doświadczyć rzeczywistości czegokolwiek bez pośrednictwa wiedzy. A więc chodzi mi o to, że nie można doświadczyć czegoś, czego nie znasz. A zatem projektujesz, że istnieje coś poza mechanizmem struktury doświadczalnej. Nie ma żadnego poza. Lecz owo poza jest jednak przyjęte lub odrzucone przez tę strukturę doświadczalną, aby mogła zostać zachowana jej ciągłość. To gra. Pytanie. Wróćmy do tego. Pytałem cię już o to wcześniej. Czyż nie istnieje doświadczenie dotyku? Odpowiedź. Nie. Zmysł dotyku możesz doświadczyć jedynie poprzez kontakt. To właśnie nazywasz zmysłem dotyku. Zbliżasz więc palce i dotykasz tego, dotyka poręczy krzesła. Oko patrzy na to, ale nie tłumaczy ci tego ruchu, jak ktoś, kto kładzie tu palce, aby dowiedzieć się, co się dokładnie dzieje, kiedy tego dotykasz. Oko nie może tego powiedzieć, a zmysł dotyku tego nie tłumaczy. Chyba, że zadasz pytanie. Pytanie. Chcę powiedzieć, że... Odpowiedź. Oko na to patrzy. Pytanie. Nie, ja na to nie patrzę. Odpowiedź. Nie patrzysz. Pytanie. Czuję bez... Odpowiedź. Pochodzi to z twojej wyobraźni i przekazania ci tego konkretnego wrażenia w ramach twoich przeszłych doświadczeń. W tym momencie, jeśli nie zostanie to przetłumaczone jako dotknięcie delikatne czy twarde, albo nawet jako dotknięcie twojej ręki, to nie będziesz mógł oddzielić tych dwóch rzeczy od siebie i doświadczyć tego. Pytanie. Nie, żadnego więcej dzielenia. Odpowiedź. Załóżmy, że z jakiegoś powodu zadasz mi pytanie, na które odpowiedź chcesz znać. Cała wiedza, jaką masz, jest tu, w komputerze, wskazuje swoją głowę. Wychodzi i mówi mi i tobie, że dotykasz tego i że zmysł dotyku tłumaczy to jako delikatny dotyk przyjaciela, który siedzi obok mnie. Pytanie. Spaceruję sobie samotnie i czuję nadciągający wiatr. Nic nie robię, ale wiem, że wiatr nadciąga w moją stronę. Odpowiedź.
Jeśli nie przetłumaczysz wiatru dotykającego Twego ciała, pytanie, czuję wiatr. Odpowiedź, uczucie jest również myślą. Z chwilą, kiedy oddzielisz siebie od wiatru, aktywność sensoryczna tłumaczona jest w kontekście wiedzy, jaką już posiadasz. Ani przez chwilę nie twierdzę, że to Ty jesteś wiatrem. Twierdzę, że mówisz jedynie to, co jest częścią wiedzy, jaką posiadasz. W przeciwnym razie nie mógłbyś oddzielić wiatru i ciała. Pytanie. Twierdzisz więc, że nie ma czegoś takiego jak nowe doświadczenie? Odpowiedź. Nie ma żadnego nowego doświadczenia. Ale pragnienie doświadczania tej samej rzeczy wciąż od nowa jest tym, co zaciera cały mechanizm pamięci dla celów, dla których nie jest on pomyślany. Pytanie. Czy to możliwe, abyśmy zrozumieli, że pamięć nie powinna być czynnikiem operacyjnym świadomości? Odpowiedź. Kwestionuję świadomość, ponieważ to, co nazywamy świadomością, to pamięć. Stajesz się świadomy czegoś dzięki wiedzy, jaką posiadasz, a ta wiedza zamknięta jest w Twojej pamięci. Więc całe to gadanie o podświadomości, nieświadomości, poziomach świadomości i tym wszystkim jest sprytnym wynalazkiem mechanizmu myślenia. Dzięki temu sprytowi, tej pomysłowości, zachowuje on swą ciągłość. Pytanie. Czy w jakiś sposób odróżniasz świadomość i bycie świadomym czegoś? Odpowiedź. Bycie świadomym czegoś pozbawione jest dla mnie znaczenia, gdyż nie jest ono narzędziem, jakiego można używać, aby cokolwiek zrozumieć, a co dopiero wnieść jakieś zmiany. Po pierwsze, nie ma nic, co by można było zmienić. A skoro nie ma nic, co by można było zmienić, to nie ma znaczenia, czy uświadamiasz sobie istnienie czegoś, czy nie. Uświadamiania sobie czegoś nie można oddzielać od aktywności mózgu. Z tego właśnie powodu zawsze opisuję to, co się dzieje tu, wskazuje na siebie, w kategoriach fizycznych. Odbicie tego, wskazuje na poduszkę, czymkolwiek to jest na siatkówce oka i doświadczenie tego bez nazywania, to jedynie sprytna gra, w jaką gramy z samym sobą. Myślisz, że rozpoznanie jest czymś różnym od nazywania. Nie jest to prawdą. Rozpoznanie i nazwanie są jednym i tym samym. Czy nazwę cię, czy nie, to samo już rozpoznanie ciebie jako człowieka, a tego jako poduszki, oznacza, że nazywanie już się odbyło, bez względu na to, czy użyją konkretnego słowa, czy nie. Dlatego właśnie ludziom, którzy twierdzą, że słowo nie jest rzeczą, mówię, że słowo jest rzeczą. Jeśli słowo nie jest rzeczą, to czym u diabła jest? Filozofowie mogą sobie rozważać w nieskończoność, że słowo nie jest rzeczą. Sugeruje to, że istnieje coś innego niż słowo. Nie można więc przyjąć faktu, że słowo jest przedmiotem. Czyli nawet jeśli mówisz, że nie ma przedmiotu, jeśli nie użyjemy słowa, to znaczy to, że jest tu jakieś oddzielenie. Chcę tu powiedzieć, jak zachodzi to oddzielenie, ten podział.